Klockami, blockami już się mierzyliśmy, jednakże o ile pełnoprawny zestaw był ok, tak czy samodzielny pojazd dojedzie do mety, no to sprawdzimy dzisiaj. WTF, WTF, WTF! Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście, samodzielne pojazdy z blocków pojawiały się już nie raz. Jednak przypominam, że jest to firma, która rokrocznie robi coraz większy progres, jest coraz lepsza i bezpośrednio akurat w tym intrze jakby odwoływałem się do tego zestawu sprzed tygodnia, gdzie prócz samochodu dostaliśmy też jakąś otoczkę, wiecie, warsztat i tak dalej. W sensie, no nawet jakby pojazd tam nie był ok, czy coś by się działo, poza tym też by to był inny pojazd, no to ten warsztat tutaj mógł ratować robotę. Dzisiaj spotykamy się jednak z zestawem znów na licencji The Collection, jednakże z pojazdem samodzielnym, znaczy mamy też to taki oczywiście stand i tak dalej, ale nie niczego jakby, więc sprawdzimy, jak samodzielny pojazd będzie tutaj, moi drodzy, wyglądał. Z tyłu mamy zaprezentowane na opakowaniu wszystkie zestawiki i to jest właśnie ten, o którym wspominałem, że mam, to jest ten tutaj. Mam nadzieję, że już widzieliście, nadrobiliście tamtą recenzję. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, moi drodzy, 127 elementów od 6 lat, jedna figurka, jeden pojazd. Niesamowicie mnie ten pojazd ciekawi, bo wiecie, no nie jest takie oczywiste dla wyścigów tego typu pojazdy. Przy czym, tak jak mówię, oczywiście jest to licencja, więc to nie jest tak, że tutaj sobie 100% blocki kreatywnie podeszły do tematu, ale właśnie, czy jest kreatywnie, to zaraz zobaczymy. To znaczy, ja już dokładnie wiem, bo ja już to otwarłem, już zbudowałem i mam już, moi drodzy, wszystko. Znów zostałem pozytywnie zaskoczony po otwarciu pudełka. Fakt faktem, nie mamy tutaj tej tekturki, która była tam, która zabezpieczyła zestaw, jednakże ten karton jest na tyle twardy, że zastanawiam się, czy przy tak małych zestawach, no raczej to kompletnie nie ma sensu, tym bardziej, że jak widzicie, instrukcja jest prościuteńka, tak jakby się zawsze chciało to widzieć właśnie w klockach, co niestety dalej na minus, znaczy wiecie, ja się nie spodziewałem, że to się zmieni jakby, ale uważam, że powinienem o tym napomknąć. Naklejki, no bo tak, też były naklejki, to też oczywiście swoją drogą minus, ale były na osobnym arkuszu, to jest coś, co bym chciał, żeby faktycznie kiedyś zawitało w instrukcji, jest to kolejna rzecz, którą blocki mogą poprawić. Natomiast jeżeli chodzi o pozytywne zaskoczenie, no to spójrzcie, nawet w tak małych zestawach mamy tutaj separator. Ogromny plusik, bo wiecie, Lego daje tylko do tych większych zestawów, nie? A tu proszę, w najmniejszych nawet zestawach posiadamy takie oto separatory, znaczy w najmniejszych, są jeszcze mniejsze, ale wiecie, to jest na tyle mały, że Lego by tu nie dało. Oni dali. Kolejnym plusem było to, że oczywiście szyba do pojazdu była w osobnej folice, to już chyba jest standard blockowy i to mnie bardzo cieszy. Mamy tutaj takie oto podium, mamy i sam pojazd. No i teraz może przejdźmy do ich omówienia. Sam pojazd jest jak najbardziej ok. Nie jest tak, że nie mam do niego zastrzeżeń, ale o tym zaraz. Ale przede wszystkim jest bardzo solidny. Myślę, że mógłbym im spokojnie rzucać i tutaj tak naprawdę nic by się z nim nie stało. Jedyne, co by się mogło stać, to z tymi elementami tutaj, które mogłyby tutaj odpaść. Sama budowa, jak zwykle zresztą, przebiegała w miłym klimacie. No po prostu, faktycznie ma to trochę więcej siły trzeba włożyć. Ma to trochę więcej jednak oporu niż Lego, ale generalnie też trzyma się zdecydowanie lepiej, jednakże cieszę się, że jest separator, bo gołymi rękami nie wyobrażam sobie tego rozbudowywać. Tym bardziej, że zestaw ten jest strasznie, powiedziałbym, wyplejtowany. Widzicie, tutaj wszystko składa się z plejtów. Dodatkowo jeszcze, no producent chciał, byśmy w to miejsce nakleili naklejki. Wybaczcie, ja tego nie zrobiłem, ano dlatego, że jakbym chciał rozburzyć ten zestaw, no to jakby ta naklejka mi to uniemożliwiała. Natomiast naklejka też powinna być tutaj jedna, przy czym tu też mamy, jak widzicie, tajle. Zamiast tej naklejki tutaj nakleiłem ją w tym miejscu. Uznałem po prostu, że nawet to miejsce bardziej jest lepsze, w sensie bardziej lepsze. Jest po prostu nawet bardziej instynktowne dla tej naklejki. Jest też paka, na którą możemy coś wsadzić, ale nie myślę, że to, bo jakby tutaj te tajle nam to uniemożliwiają. Przy czym oczywiście nie jest to w żadnym wypadku minusik. Nie mogę się powstrzymać, by naklejki nakleić tu, bo ta pani po prostu mi się podoba. Podoba mi się po prostu ta grafika, że tak powiem. The Collection 72. Faktycznie pojazd jest masywny. Mówię, moglibyśmy nim rzucać. Nic by nam się tutaj nie stało. Niesamowicie podobają mi się te koła, tym bardziej jeszcze jak spojrzymy sobie, jaki bieżnik one posiadają. Wiecie, bieżnik to nie jest taka oczywistość w alternatywach do Lego. Podoba mi się to, że tu spójrzcie, tu jest w ogóle ten odwrotny zamontowany slope. Super, że też takie elementy idziemy. I w ogóle patrząc na ten zestaw całościowo, mam wrażenie, czy wrażenie, to już wiem od poprzedniej recenzji, ale że no, idą coraz bardziej blocki w swoim kierunku. To znaczy, mają coraz więcej swoich autorskich elementów i super, coraz więcej rozwiązań i super. Faktycznie chciałbym
by ten pojazd był mniej trochę wyplejtowany, mniej taki płaski, chociażby tu były normalne drzwi i tak dalej, ale ja cały czas ich tak porównuję, powiedziałbym, do lat 90. w Lego. Jeszcze do tego zaraz wrócimy, moi drodzy. Minimalne zastrzeżenie do tego daszku, bo faktycznie jak go chcemy zdjąć, bo tylko górą możemy tutaj zdjąć, no to właśnie, raz zostaje to, raz zostaje więcej. Ten daszek mógłby być minimalnie lepiej zrobiony. Gdyby również był tutaj dołączony jakiś plecik tile z nadrukiem, jakiś slop z nadrukiem, wiecie, kokpitu, bardziej deski rozdzielczej, o i tak dalej, byłoby w ogóle fenomenalnie. Natomiast nie narzekam. Przy czym, tak jak mówię, mogłyby być tutaj drzwi, by ta figurka faktycznie mogła wsiadać też przez drzwi bokiem, a nie tylko i wyłącznie dachem. Tym bardziej, że tak jak mówię, ten dach, no tutaj faktycznie konstrukcyjny minusik, no taki minimalny jest, bo tu trzeba chwilę więcej się napracować, by to pięknie dopasować. No właśnie, teraz widzicie, nie ma takiej tragedii, akurat teraz wyjątkowo źle mi też idzie, ale wiecie, gdyby były drzwi, byłoby prościej. A przez drzwi mogłaby wsiadać nasza figurka. Jeszcze słowo może odnośnie samego pucharu. Cieszy mnie, że dostaliśmy go tak, w sensie jakby zrobili odlew, też by było super, ale jak wiecie, ja zawsze będę miłośnikiem budowania z klocków, a nie gotowych odlewów. Szkoda tylko, że ten tutaj element nie został zrobiony w kolorze, tu tak jak góra, złotym. Przy czym dzisiaj takie fancy, różne się robi puchary, że no może taki po prostu jest. Faktycznie wtedy jednak bardziej by się z pucharem kojarzył. Mamy tutaj figurkę, taką czarną, to już jest ten nowy build figurek, 72, co się pokrywa zresztą z numerem na dachu samochodu. Buzia, bardzo podoba mi się nadruk, moi drodzy, na tej buzi. W ogóle ten kształt, co już mówiłem w poprzednim odcinku, blocków figurek został poprawiony. Faktycznie on teraz wokół tułowia tutaj się nie obraca. I faktycznie tutaj te nóżki, wolałbym, żeby z tyłu były zabudowane. Ale mimo wszystko jest lepiej i to jest po prostu moja, jakby wiecie, prywatna wizja. A to, co wam się bardziej podoba, to jest to, co wam się bardziej podoba, jeżeli mogę tak powiedzieć. Spójrzcie, jeszcze tutaj jakieś mamy wytłoczki na kasku lekkie. To jest też coś super. No i ta szyba znacznie różniąca się od tej z Lego. No jest, moi drodzy, okej. No i mamy tutaj jeszcze takie podium. Jak widzicie, to niestety duża naklejka. No akurat tego stwierdziłem, już nigdy nie będę rozmontowywał. Winner. Nie rozumiem decyzji, czemu tu jest tile, czyli śliski klocek. Tu powinno być coś, żeby ta figurka mogła stanąć, czy puchar. No i mamy tutaj jeszcze flagę i tak samo tutaj. Decyzja dziwna konstrukcyjna była początkowo taka, że daszek miał być z przodu. Ale wtedy kompletnie nie mieściła mi się tu figurka. Nie rozumiem. W sensie, no mogła stać niby tu z przodu. No dobra, mogła stać tak. Ale zdecydowanie wolę przełożyć sobie to na tył i w tym momencie pięknie mi się tutaj mieści figurka wraz z pucharem. No i mamy, moi drodzy, jeszcze tę flagę. Trochę nieszczęśnie to wyszło, bo widzicie, na opakowaniu, na instrukcji jest ona zaprezentowana, że jest w kolorze no siwym, po prostu szarym. Tutaj niestety jest biała i przez to trochę ta naklejka straciła sens, bo naklejka z biało-czerwonymi ciapkami, no białe znikły, zostały tylko czerwone. No kurczę, jak wiecie, zawsze będę miał za złe taką różnicę kolorystyczną. Fakt faktem, na szczęście tutaj się tyczy tylko i wyłącznie flagi, więc nie jest źle, w sensie bywało gorzej. Nie tylko oczywiście w blockach. I moi drodzy, ogólnie patrząc na ten zestaw, on mi mocno przypomina trochę te klocki z lat 90. Kiedy te pojazdy jeszcze nie były na tym dzisiejszym poziomie, wiecie, to spokojnie można było z połowy tych klocków zejść, używając innych takich zastosowań, w sensie innych elementów i tak dalej. Tu jest mocno plejtowo, mocno mi to przypomina właśnie zestawy z Lego z lat 90., ale mówię to pod kątem komplementu raczej, bo firma Blocki ewidentnie idzie w coraz więcej. No widzicie, pojawił się już maszt, pojawiła się już flaga, pojawia się coraz więcej ich autorskich elementów, ich autorskich w ogóle, wiecie, szczegółów, detali, bieżnik, felga i tak dalej, figurki lepsze i to idzie w dobrą stronę, bo kiedyś to było kilka klocków na krzyż i po prostu samochodzik, trzy plejty i dwa kółka, nie? Tu coraz więcej z tych detali, zresztą w poprzednim warsztacie też to było niesamowicie widać, jest więc coraz lepiej, a nie zapominajmy, jak firma Lego, która w latach 90. miała się dobrze, ma się dzisiaj dobrze i tego samego oczywiście, moi drodzy, życzę Blockom. Mogłoby się wydawać, że dzisiaj znów tutaj trochę ponarzekałem, no i fakt, ale ja zawsze doszukuje się w tych dobrych klockach wad, bo tak po prostu trzeba. Te najsłabsze wyśmiewamy, a w tych dobrych po prostu szukamy wad. Blocki są klockami dobrymi i mówię, build jest ok, wszystko się tu trzyma, nie rozpadnie się to, odkąd są separatory, no to zdecydowanie lepiej się to buduje. Oczywiście kilka mikrowadek mam, ale przecież nawet na moich recenzjach Lego tych wad mam chyba nawet, kurde, nie mniej. Więc wiecie, jak tutaj jest. Dzięki za kolejną wspólną recenzję. Pamiętajcie, by kanał zasubskrybować, bo tych blocków, nie tylko blocków, ale innych zestawów oczywiście pojawia się tutaj naprawdę dużo. Więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną tutaj na dłużej. Dzięki, że byliście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia wkrótce. Bye!